Witam serdecznie Państwa Radnych na 47. sesji Rady Miasta oraz wszystkich mieszkańców, którzy nas oglądają. Sesja została zwołana w trybie nadzwyczajnym na prośbę Pana Burmistrza. W sesji uczestniczy 11 radnych, co daje nam możliwość podejmowania prawomocnych uchwał. Porządek obrad został rozesłany do Państwa drogą elektroniczną. W związku z powyższym możemy zacząć. Na początku uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy miejskiej Świeradów Zdrój na rok 2021. Pan burmistrz chce zabrać głos, proszę. Dziękuję. No, chciałbym tylko w uzasadnieniu to, co Państwo macie do uchwały. Jeżeli będą pytania szczegółowe, to proszę. Chciałbym tylko pokrótce powiedzieć o tych głównych powodach zmian w budżecie. Jeżeli chodzi o zadania, przebudowa ulicy Dąbrowskiego-Kilińskiego. To jest ten łącznik szutrowy przy wieży Skywalk. Mieliśmy już pierwszy przetarg, gdzie wykonawca nie podpisał nam umowy, twierdząc, że źle wycenił swoją pracę. Ogłosiliśmy drugi przetarg i w drugim przetargu no, mamy kwotę o 125 tysięcy złotych większą niż to, co mieliśmy przeznaczone pierwotnie w budżecie miasta. Kolejne zadanie to jest budowa wieży widokowej na górze Młynica. Te 30 tysięcy złotych, które prosiłbym o przekazanie na to zadanie, tu mówimy o wyposażeniu elektroniczno-informatycznym. Chodzi o zabezpieczenie też przed potencjalnymi amatorami takiej technologii, czyli mówimy o jakichś kradzieżach i wandalizmie. I potrzebujemy tą kwotę, żeby no, to się nie działo, głównie zabezpieczenia elektroniczne. I budowa pijałki z wodą mineralną w Czerniawie. Tam mieliśmy w budżecie 450 tysięcy złotych. Wpłynęła niestety tylko jedna oferta i na kwotę 600 tysięcy złotych łącznie z innymi kosztami nadzorczymi i stąd też musimy do tego dodać 150 tysięcy złotych. Jeżeli chodzi o pozostałe wydatki, to zwiększenie na bieżące utrzymanie dróg 63 tysiące złotych. Termomodernizacja budynku byłej remizy OSP przy ulicy Wyszyńskiego, tam gdzie ma powstać ten inkubator przetwórstwa lokalnego 90 tysięcy złotych. Tutaj kosmetyczna zmiana dowożenie uczniów niepełnosprawnych o kwotę 5 tysięcy złotych. Program szczepień przeciwko COVID-19 10 tysięcy złotych. Tutaj dosyć też istotne zadanie, wykonanie przelewu burzowego w ulicy Bocznej przy moście na ulicę Dolną. Tam już mamy gotowy operat wodnoprawny i pozwolenie i no, kwota, jaką musimy to przeznaczyć, musimy to zwiększyć o 60 tysięcy złotych. I zakup jeszcze soli 18 tysięcy złotych do zimowego utrzymania dróg. Jeżeli chodzi o, było zadanie wcześniej w naszym budżecie, wykonanie projektu Żabiego Parku. Proponuję wykorzystać to zadanie, ponieważ nie, proponuję, żebyśmy my tego nie robili jako gmina tego projektu, tylko jakby już zlecimy to inwestorowi, który będzie tę działkę dzierżawił od gminy. A z tego powodu, że projekt jest tak wszechstronny branżowo, że no bez udziału inwestora na tym etapie, żeby miała gmina sama to robić, po prostu się nie da. Tam są pewne rozwiązania, których no my bez jakby zaangażowania już tego docelowego inwestora nie jesteśmy w stanie zaprojektować, a inwestor będzie wyłoniony do tej dzierżawy. To jeszcze będzie pojawić się na pewno na wrześniowej sesji, mam nadzieję, też propozycja uchwały, w jaki sposób wyłonić tego inwestora do realizacji projektu Żabi Park przy wieży Skywalk. I jeszcze też Państwo macie w wieloletniej prognozie finansowej projekt dotyczący Świeradowca, czyli kompleks tych wyciągów narciarskich. Tutaj też to zadanie zwiększamy łącznie. W tym roku jest to
90 tysięcy złotych, jeśli dobrze pamiętam, a w przyszłym roku 110 tysięcy złotych. Dzięki temu będziemy mogli podpisać umowę z projektantem na już takie faktyczne projektowanie tych wyciągów narciarskich, kolejek gondolowych na tym kompleksie Świeradowiec. To są te najgłówniejsze zmiany. Jeżeli są jakieś pytania, to proszę bardzo. Proszę bardzo zgłaszać się do dyskusji, jeżeli są Państwo radni. Będę starał się wyłowić tutaj podniesioną rękę. Rozumiem. W związku z powyższym zarządzam głosowanie nad tą uchwałą. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2021. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Na tabletach też proszę. Czy ktoś z Państwa radnych jest przeciw? Czy ktoś z Państwa radnych się wstrzymał? Czekamy na podliczenie głosów. Kto? Tu pani Diana mnie informuje, że pan radny Mateusz u nas nie oddał głosu. Proszę włączyć głos, bo ma pan wyłączony głos. Jestem przeciw. Okej, czyli mamy głos przeciw. A ktoś może się wstrzymał? Aha, przeciw. Dobrze, czyli mamy podliczenie. Szanowni Państwo, uchwała została przyjęta 10 głosami za przy 1 głosie przeciw. Dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu. To jest podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój. Ta uchwała wychodzi bezpośrednio z tej, którą wcześniej żeśmy podjęli, ale jeszcze ktoś tutaj chciałby zabrać głos, to proszę. Dziękuję. Zarządzam głosowanie nad tą uchwałą. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój? Czy ktoś z Państwa radnych jest przeciw? Czy ktoś z Państwa radnych się wstrzymał? Dziękuję. Uchwała została przyjęta 10 głosami przy 1 głosie przeciwnym. Przechodzimy do kolejnego punktu. To jest podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Tu pierwszy zgłasza się pan burmistrz. Tak więc proszę o Dziękuję. Informację. Panie przewodniczący, przede wszystkim chciałbym złożyć też autopoprawkę do tej uchwały, bo tam się wkradł mały błąd polegający na tym, że w podstawie prawnej są użyte niewłaściwe dokumenty, znaczy akty prawa i w paragrafie trzecim traci moc uchwała ta, która do tej pory obowiązywała, a tego zabrakło, przepraszam, w pierwotnej wersji tej uchwały. Tak, otrzymaliście Państwo w poniedziałek, z tego co wiem, ten poprawiony projekt uchwały, a przesunięcie o 2 miesiące z tego powodu, że ta ustawa tak zwana śmieciowa jest w Senacie. Tam Senat zaproponował jakieś poprawki, teraz to wraca do Sejmu i prawdopodobnie wejdzie ona w życie od listopada tego roku. My tak czy inaczej już tworzymy ten referat, który będzie zajmował się stricte i wyłącznie odpadami. Także to się już dzieje tutaj w Urzędzie Miasta. Tak podam tylko z ciekawości, co robią nasi sąsiedzi, to jedno z dużych miast, Wałbrzych, również podjął taką decyzję, bo do tej pory mieli też to zlecone na zewnątrz. Będą robić to tak zwanym in-house'em, czyli
w ramach no, swoich struktur organizacyjnych. Nie wiem, czy tam będzie zakład, czy spółka, ale raczej na Wielkość Wałbrzycha to będzie spółka, także coraz więcej gmin, te, które robiły to na zewnątrz, zastanawia się, jak zatrzymać ten galopujący wzrost cen na odpadach komunalnych, także myślę, że będzie coraz więcej samorządów próbowało w ten sposób no, uniknąć tych kolejnych podwyżek. Także my się szykujemy do tego i te 2 miesiące jest potrzebne po to tylko, żeby weszła w życie ta nowa ustawa o gospodarowaniu odpadami. No i będziemy już do tego momentu gotowi, bo już powstanie, już jest w regulaminie organizacyjnym powołany referat do spraw odpadów i będziemy już do tego czasu działać i przejmować te obowiązki. Mam nadzieję, że w listopadzie uda się też przejąć tych przedsiębiorców do naszego systemu. Dziękuję. Jakieś pytania, to proszę. Proszę bardzo, ktoś chciałby spytać? Pan radny Paweł Mikołajczak się zgłasza, proszę. Dzień dobry wszystkim. Ja panie burmistrzu, pytanie, czy to też ma jakiś związek z PSZOK-iem, ponieważ PSZOK jest w dalszym ciągu zamknięty i są porzucane śmieci pod bramę, no i co najgorsze, zaczynają wywozić już nasi mieszkańcy do lasu śmieci. Nie możemy, już prawie miesiąc mija, no nie, i PSZOK jest zamknięty. Co dalej z tym? Jeżeli chodzi, no to oczywiście no PSZOK też jest w tym systemie i no, reorganizujemy mocno ten PSZOK. Lada dzień będzie otwarty. Będziemy tam stawiać kontenery do tej selektywnej zbiórki poszczególnych frakcji. No musimy ten plac tam uporządkować i w niektórych miejscach go utwardzić. To, co jest pod bramę podrzucane, to jest na bieżąco zbierane, bo wiecie Państwo, że ten nasz taki oficjalny PSZOK to jest w Lubomierzu. No chcemy tą sytuację zakończyć i ten PSZOK będzie już działał sprawnie w Świeradowie, bo to jest ta przerwa, żeby to po prostu wyczyścić, wywieźć te wszystkie rzeczy, które tam są i zaczynamy tam już z nową tą zbiórką selektywną już we właściwy sposób. A czy to prawda jest, że gmina dostała jakieś upomnienie, mandaty, bo rozmawiałem z pracownikiem, to że była jakaś kontrola na tym PSZOK-u i jest jakiś problem? Ktoś może pan więcej powiedzieć? No, kontrole są cały czas. Mieliśmy ostatnio kontrolę w Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska na PSZOK-u. Tam mamy parę zaleceń, które musimy wykonać. Obyło się bez jakichś kar, bo dotyczyło bardziej no, wyprostowania tej sytuacji. No, mamy dwa wyjścia. Albo całkowicie tego PSZOK-a, no, PSZOK-a likwidujemy i jest tylko w Lubomierzu, bo my tak no, część rzeczy przyjmujemy, część nie przyjmujemy. A to trzeba po prostu no, podjąć decyzję i myślę, że przy tej zmianie tej gospodarki odpadami, czyli przejmujemy to powoli na siebie, no, PSZOK będzie takim pierwszym elementem w ramach przejmowania tej gospodarki odpadami, bo tym będzie się zajmował już Urząd Miasta i stąd też taki pomysł, żeby tego PSZOK-a już po nowemu tam zorganizować, żeby on działał po prostu tak, jak powinien działać. Ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Dziękuję. W związku z powyższym zarządzam głosowanie nad poprawionym projektem uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Czy ktoś z Państwa radnych jest przeciw? Czy ktoś z Państwa radnych się wstrzymał? Dziękuję. Uchwała została przyjęta 10 głosami przy 1 głosie wstrzymującym się. I w tym momencie wyczerpaliśmy dzisiejszy porządek obrad. W związku z tym zamykam sesję.